i żeby się czerwony też zapalił. Zobacz, gdzie masz tutaj. Okay. Tu? No. Czekaj. A, znowu, jest. Okay. Dobra, no już jest wszystko w rejestrze, kurde. Już mamy wszystko gotowe. No dobrze. Proszę Państwa, witam dzisiaj mojego specjalnego gościa. Dudek, siemanko. Siemanko, Marko. Cześć. Cześć. Kurde. Ile ty piosenek w życiu nagrałeś? Piosenek? Tak. Kurczę, powiem ci, że no trochę tego jest ogólnie. No, ja właśnie wiem i stąd to pytanie. No jest ponad 1000 na pewno, nie? Tak? Jeżeli chodzi z razem ze zwrotkami gościnnymi, no, no to tak, no. No, no właśnie. Nie wiem, czy ktoś jest jeszcze, kto tyle napisał w Polsce w ogóle utworów. Kiedyś to ktoś mi sprawdzał, nawet w piosenkach, w jakichś artystach innych, innej dziedziny, innego tego i chyba nie było czegoś takiego, nie? To jak byście w ogóle to liczyli? To znaczy, to było coś, właśnie ja sam tego nie liczyłem, bo no, ja nawet nie myślałem o tym nigdy. A, ale myślałem, że razem może kiedyś, z tą osobą. Kiedyś był taki chłopak, na fani do mnie podbiegli na koncercie, bodajże to było w Lublinie. Mhm. I on mówi, Łukasz, ja twoje kawałki wszystkie, ty masz już tyle kawałków. Ja mówię, ale ile mam kawałków? I tam ja se robiliśmy. No. A on mówi, człowieku, no i wtedy parę dobrych lat temu, to on liczył, że było ponad 600. I ja mówię, kurna, człowieku, ty. I tak zaczęliśmy se tam liczyć. Aha. No i zatrzymaliśmy się tam przy 700 coś, kurna. I tak naprawdę to było już par kilka lat temu. Później nagrałem, już tak liczyłem mniej więcej te kawałki sobie pod koniec roku. Tam sobie, a ciekawe, ile w tym roku ten. I tak na oko liczyłem, wiadomo, pominąłem pewnie trochę. No to już trochę tego było, naprawdę. To teraz już jest ponad 1000, nie? Tak? Na 1000%, no. No to gruba liczba. A czy ty byś powiedział, że ty trochę uprawiasz tak zwany, nie wiem czy znasz to pojęcie, mi się ono strasznie spodobało, gym rapping? Nie wiem co to znaczy. Że chodzisz do studia jak na siłownię, że po prostu kurczę, jak nie jesteś, wiesz, 3 razy albo 5 razy w studiu w tygodniu, to się źle czujesz. Tak. Ja to codziennie jestem ogólnie w studiu. Mhm. Zazwyczaj nocki sobie robię w studiu, tak do 3 w nocy, jak mam coś do roboty, ale zazwyczaj codziennie jestem. Dzień w dzień tak staram się być, nie? Ile ci się udało najwięcej materiału nagrać na sesji? Na jednej sesji? No. Powiem ci tak. To wszystko zależy też od tego, kto z tobą jest na tej sesji. Aha. Bo ludzie swoim, że tak powiem, wiesz, nie ubliżając, brakiem takiej wyobraźni tego, że chce się coś zrobić, zatrzymują cię też tak naprawdę, bo nie mogą tego zrobić. Najwięcej, co do pytania wracając, najwięcej mi się udało z Reścikiem na przykład, jak byliśmy, zaczynaliśmy płytkę robić, no to spotkaliśmy się na północy w studiu, no to chyba z 7 numerów zacząłem, nie? Swoimi tymi... Czyli 7 zwrotek napisałeś. Refreny, zwrotki jakieś, wiesz. I ogólnie jak mam wenę, no to kurwa, jakbym dosiedł, to w jedną noc mógłbym zajebać tą płytę tak naprawdę, tylko że... No to też zależy z kim pracujesz, nie? No Gucci Mane, słyszałem, że jakiś album potrafił na jednej sesji nagrać. No. Pac też był z tego znany, że jak się z nim nagrywało i byli jacyś raperzy, to mogli bardzo często, nawet będąc mniej znanymi, wejść na kawałek, jeżeli teraz go napisali w tym momencie, ale nie było żadnego pieprzenia, że nie, to ja jutro, ziomu, to ja to samo na spontanach robię, nie? Jak mi, kurde, spotykam się w parę osób i ja zawsze napiszę tą zwrotkę, refren, coś tam zapoczątkuję, mamy ten i ktoś mówi, nie, nagle mu wena zejdzie, bo za szybko, za dobrze i za ten i mówi, nie, ja dzisiaj, ja to Łukasz nagram jutro albo pojutrze, przyjadę i to dogram. Ja mówię, nie, już tego nie dograsz, mówię, to jest spontan, kurwa, mówię, albo teraz to robimy, albo już mówię, kurwa, do następnego kawałka się dograsz, mówię, nie. Okej. Okay. No. Czyli ty jesteś też mocno takim raperem, który właśnie pracuje w studio. Tak. To fajne, bo różny mają, ja lubię z raperami, w ogóle z muzykami rozmawiać o ich takim workflow i no różnie, są ludzie, którzy nie lubią absolutnie pisać w studio, ale ty piszesz większość rzeczy w studio? Ogólnie prawie wszystko piszę w studio, czasami piszę też bez bitów, jak jadę gdzieś samochodem ze swoją panią, to tam sobie mam chwileczkę, włączę sobie bicik i coś tam akurat, czy mnie coś przeleci w ogóle z jakiejś reklamy, dźwięk, coś tam. Okay. I mi nagle wchodzi i mówię, i piszę sobie wersję, mówię, dobra, dzisiaj dopisz
bit do tego dopasuje, nie? Okej. Okay. No, no i tak to działa, ale większość piszę w studiu, bo lubię sobie się zamknąć w studiu, sobie tam ćmiknąć coś malutkiego i jak to się nazywa, no i sobie pisać na spokój, nie? A masz też te takie sytuacje, że już piszesz do konkretnych rzeczy, czy na przykład siedzisz z producentem i producent robi bitę? No właśnie nie, no właśnie nie. Zazwyczaj robię do konkretnych rzeczy, mhm. ale będąc właśnie u Sirmicha i u Łukasza tam w studiu, w K2, tak, mhm. no to powiem ci, że poznałem coś takiego właśnie, że Jezu, jak to jest kurcze przekozackie, jak masz kozackiego producenta obok siebie i działacie równo z tym, ty piszesz tekst, on robi beat, mówisz to, tamto, że to ci się podoba, ten dźwięk, zrób taki, no to jest petarda, bo jeszcze lepiej się kawałek można zrobić, nie? No ja uważam, że to jest w ogóle najlepsza zabawa. Najlepsza, no, w ten sposób siedzieć i jak już jest jakieś nawet minimalne tempo, najprostsza perkusja, to już można coś pisać, a w tym czasie dwie osoby naraz pracują. Naraz się mogą napędzać, no, no nie? To jest fajne. To jest mega, to jest nie dość, że przyjemne, to jeszcze właśnie, jak to się mówi, praktyczne takie, nie? Że naprawdę człowiek się może rozwinąć jeszcze bardziej niż przy takim prostym bicie, bo możesz sobie wymyśleć cokolwiek innego w danym momencie kawałka, nie? No tak, tutaj robimy jakiś mostek, coś, tak. Przejście, no. Fajne, no kurde, to jest... Moim zdaniem no, największa przyjemność w ten sposób pracować. A taki rodzaj pracy już dopiero odkryłeś u chłopaków w tak. K2? Aha, czyli wcześniej pracowałeś, że dostawałeś, nie wiem, tak. paczki bitów? No, dokładnie. Zazwyczaj też z internetu dużo szukam, bo jak chłopaki podsyłają paczki bitów, to często są te bity takie, że są fajne, ale mają coś tam, czego brakuje, coś ciężko jest to wytłumaczyć przez telefon, bądź... No, ciężko jest to wytłumaczyć, no i dlatego czasami piszę też pod internetowe bity, a później dopiero robimy remiksy, nie? Okej, okay. A często tak właśnie robisz, że zostaje stary wokal i ten i już robicie remiks, czy jeszcze raz nagrywasz? Nie, właśnie ja mam takie coś, że się zakochuję w tym starym wokalu, nie? Okay. Choćby nawet małe smaczki były niedociągnięcia, okay. to dla mnie to ma taką duszę. Każdy mówi, Łukasz, nagraj to jeszcze raz. Ja mówię, nie, no kurwa, no nie zrobię tego tak, żeby mi się aż tak podobało, nie? Ty, to jak ty masz na przykład z tymi, z numerami, które są jeszcze w wersji surowej, a po miksie i masterze nie masz czasami problemu, że miks i master ci źle brzmi? Mam, no, że to nie jest to, no. No. Jest tak, no. Kurde, ostatnio widziałem bardzo fajny takiego shorta na Instagramie, jak taki jakiś inżynier dźwięku zasłużony tłumaczył właśnie cały ten problem, że czasami, jak oni to mówili, no właśnie surowa wersja, raw version, brzmi lepiej niż ten super zrobiony kawałek. No i on tłumaczył wiele powodów, no ale ja bym chyba jeden taki... Jaki znasz, że się cholera ucho przyzwyczaja też. Ucho się przyzwyczaja, tak, to jest prawda. No i ta, i to, kurczę, ja to nazywam czasami, że to jest ta dusza kawałka, nie? I czasami się to traci, jak ten mix master się, chociaż ostatnio robię właśnie master, bo ja całe życie sam robiłem se master, mix wcześniej. Wszystko próbowałem sam robić, tak naprawdę. Nie było zbytnio dużo chętnych ludzi do pomocy. Ale teraz na tych ostatnich płytach to na chyba tych, tak, masz... Łukasz Pękacki. A teraz najnowsza płyta, którą masz z kumplami z kolektywu, bo tam masz Czachę i... Mhm. Czekaj, jeszcze, przepraszam, zapomniałem, jest jeszcze twój jeden kumpel. Ale o której płycie? No teraz na 2024 roku ostatni album, który był, jejku, zapomniałem... Z Korwinem? Nazwy. Pola Stres? Tak. Pola Stres, no. Tak, no. No to takie miałem poczucie, że to jest taki cały wasz jakby kolektyw. Tak, tak. No. No to powiem ci, że tutaj robili nam chłopaki właśnie mastering, taki jeden Korczak, nie wiem czy kojarzysz. No akurat nie, no. No, ale spoko, bardzo, bardzo super się tym zajął. No i tutaj co prawda też pierwszy raz przyłożyłem się do tego, żeby to oddać komuś, nie? Raczej pierwszy. No pierwszy to był Łukasz właśnie, tam Sirmicha, nie? Bardzo fajnie te albumy brzmią i zwróciłem na to uwagę. Słuchałem i mówię, kurde, fajnie to brzmi, są bardzo dobre proporcje muzyki do wokalu. A z drugiej strony
wszystko dobrze słychać, bo czasami jest tak, że jedno przyćmiewa drugie, tutaj nie mam takiego poczucia. Jest, ja też to zauważyłem, że mi się na początku, co prawda, wydawało mi się, że mówię, kurwa, coś jest nie tak, ale później jak w całości słuchałem tego, no to mówię, kurwa, dobra robota tak naprawdę, bo sam bym tego nie wykiełznał z tego. A oni zrobili to naprawdę, te proporcje, tak jak mówisz właśnie, głośności, wszystko, to jednak się zgadza idealnie i fajnie się tego słucha. Ta płyta, o której teraz mówimy, to jest, no, bym powiedział, mocna uliczna muzyka. Natomiast numer, który zrobiłeś, płyta, którą zrobiłeś z Łukaszem Pękackim, kurde, którą w ogóle, no już Cię chwaliłem, ale chciałem Cię też pochwalić przed tutaj widzami, jest naprawdę bardzo fajną płytą. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. I kurde, skąd wynikł w ogóle, jak doszło do tego, bo to jest taki chyba trochę inny vibe, chyba trochę zaskoczyłeś słuchacza, czy tak, zaskoczyłem. Ja nawet sam, to znaczy powiem Ci tak, od kilku dobrych lat ja tam próbuję czasami nowości robić, tam no, rzeczywiście dostaję od zamkniętych głów tam, wiesz, komentarzowy pocisk. Naprawdę? No często jest tak. Ale... Bo ja miałem takie poczucie, sorry, że się jeszcze wetnę, ale ja miałem takie poczucie, że ta płyta z jednej strony jest zupełnie nowym daniem na Twoim stole, ale z drugiej strony miałem takie poczucie, kurde, no przyniosłeś danie, które w moim odbiorze powinno się podobać Twoim słuchaczom. To nie jest nagle, że wiesz, zacząłeś, no nie wiem, no robić jakiś cukierkowy temat, czy w ogóle coś zupełnie nie wiadomo, tematy jakieś w ogóle, nie wiadomo jakie. Nie, kurde, no tak. No. Podoba się ludziom, ogólnie moim fanom, wiesz, ja mam część takich fanów, część takich, jedni mają troszkę przymknięte główki, ale reszta jest, też mają rodziny, takie, wiesz, w naszym wieku są, no już zaczynają takie poważniejsze życie, no to im się to mega podoba, na przykład odbiór to mam petardę, nie, jestem mega zadowolony z tego odbioru, bo też się w tej muzyce dobrze się czuję, w tej wersji tej płyty gitarowej, nie. No bo ty na dawniejszych numerach podśpiewywałeś gdzieś refreny i tak dalej, ale tutaj mam takie poczucie, że się rozśpiewałeś. Jak w ogóle doszło do realizacji tej płyty? Jak ona się wykluła, że tak powiem? To jest taka sytuacja, że dostałem zaproszenie od Onara na kawałek i mówi, przyjedź nagrać to tutaj do mnie, gdzie nagrywam, do Sirmicha. No i pojechałem i w ogóle jak zobaczyłem, kurwa, co Sirmich robi w ogóle, co to jest za człowiek, że on robi bit, mówi coś takiego. No i słucha tam w telewizorku jednego bitu, wyciąga rękę do tyłu, nie patrząc w ogóle, kurwa, i gra ten sam rytm w ogóle ręką. Ja mówię, co ty robisz, człowieku? Mówię jak, i w ogóle no, podniecony byłem, bo kurwa kocham muzykę i w ogóle jak takie rzeczy widzę, że ktoś tak mocno jest oddany w tym, że aż tak potrafi to wszystko robić, a nie widziałem wcześniej kogoś takiego, żeby aż tak to z zamkniętymi oczami mógł zagrać gdzieś tam ręką z tyłu, kurwa, wyciąga do pianinka i se gra. No tak. No to mówię, kurczę, ile tutaj sesja kosztuje, mówię, u ciebie, mówię, on mówi, że tak nie nagrywa wszystkich, ale że mnie nagra. I że ten, no i się ustawiliśmy i tak to się zaczęło. I później właśnie Łukasza, właśnie tam też poznałem Łukasza, że tak powiem, ja to mówię, taki uczeń Sirmicha, pod jego ręką zawsze, no i też jest przekotem, nie? I też no ale Łukasz też jest super, bo on trochę też w inne rzeczy poszedł. Łukasz jest gitarzystą bardziej. Mi się wydaje, że Michu jest bardziej klawiszowcem, więc to oni prawda. Się też super uzupełniają, no nie? No, to jest idealnie, no. Świetne, no. Kurde, ja nawet nie wiem, czy Michu gra na gitarze, on jest multiinstrumentalistą, pewnie też na gitarze. Kurde, też nie wiem nawet, szczerze mówiąc. No trąbce gra. Tak? No. Ale wiem, że na tym pianiku to jest, kurwa, nie no wiem. No tak, tak. Przykład, no. A, to może tak, no. Kurde, fajny. No i co? I wtedy, gdzie padł pomysł, że tam będzie tak dużo tego śpiewania? A, i słuchaj, no właśnie, jak do tego był ten. No i sytuacja była taka, że wyszedłem z Łukaszem na ten i mówię, widzę, że on na tej gitarze, że on tak zajarany tą gitarą i mówię, Mordko, chodź ci pokażę do fury taką płytkę, bo kurczę, nie wiem, co z nią ten robić. Mówię, mam takie, bo to były na typowych, na samej gitarce, na pierwsze wersje kawałków były nagrane na samej gitarce. Niektóre kawałki były już sprzed 2 lat, bo zaczynałem sobie to robić, ale też nie powychodziły.
No i pokazałem mu, on mówi, Łukasz, kurwa, przecież to jest, kurwa, zajebiste, człowieku, vibe, kurwa, mówi, dawaj to zrobimy po nowemu. No i tak naprawdę podogrywaliśmy do wszystkich bitów różne rzeczy, poprzemienialiśmy niektóre od nowa, nadaliśmy im nową duszę. No i tak to jest, że Łukasz powiedział, że mu się to podoba, dawaj, przyjdź, zrobimy to razem. No i przyszedłem do niego i jak to się, no i kozak wyszło, no kurczę, no. Trafiliśmy na siebie, że tak powiem, że wszystko idealnie pasuje i charakterem też super się do ten... Chłopaki się tam też nieźle chyba do siebie dobierali, co? Tam jest takie poczucie humoru jakby tak, wspólne. Jest. No jest taki i Kuba, ci, no. I Łukasz, i Michu, dla mnie to prawda. Jest świetne miejsce, słuchajcie. No. Zawsze jak się tam przyjdzie, to jest miło, fajnie, tak. Sympatycznie, no. I też odpowiedni poziom żartu, no, tak. Bardzo fajne miejsce. Ja czasami lubię do chłopaków tak wpaść po prostu ad hoc. No pewnie. Nigdy nie miałem poczucia, że gdzieś bym się narzucał czy coś. Chyba że mi no nie mówią. No i właśnie to jest takie wkurwiam. Nie, ale to jest taki klimat tam właśnie, nie? Że nigdy nie czujesz się jakiś, kurwa, tam wiesz, obcy. Intruzem, no. No. Kurde. No i co? I... Ty jeszcze dalej rozwijałeś w trakcie tak. To, że więcej tego śpiewu będzie tam. Nie ma samego śpiewu, jeżeli ktoś nie sprawdził tak. Płyty, to niech sprawdzi, bo tam są oczywiście rapowane zwrotki, ale jednak ten śpiew się... Tak, cały ten vibe płyty dominuje. Jest delikatnie właśnie dominującym takim tym podśpiewywaniem, nie? A czy coś dla ciebie było ewentualnie jakąś inspiracją do tego rodzaju muzyki? Kurczę, czy inspiracją? Słuchasz jakiegoś bluesa może czasami, funku, czy w ogóle, nie wiem, kurde, momentami, wiesz, bym powiedział, że to jest, no takie trochę to bluesowe gdzieś. No właśnie. Nie chcę porównywać, bo wiesz, ale ktoś mógłby powiedzieć, Jam na przykład mógłby wymienić. To znaczy, powiem ci tak, ja, kurczę, nie wiem, ale wiem, że tata mnie zaraził tym, że tak powiem, i to we mnie tak siedzi tak, takie starsze klimaty muzyczne, właśnie takie hitowe, wiesz co chodzi, jakiś Scorpions, coś tam i trochę tak było też, że z Łukaszem pokazywaliśmy sobie, mówię, według tego na przykład, według coś tutaj chciałbym taki numer jak to, no ale tak mi to siedzi w tym, że chciałbym taki numer zrobić, nie? No i tata mnie zaraził, on to kiedyś sobie pogrywał na gitarce. No i co? No i to tak zostało. Myślę, że to dzięki niemu tak naprawdę w taką muzykę mi trochę ciągnie. Czyli gdzieś ta muzykalność jest od ojca? Tak mi się wydaje, że tak, nie? Tata nie robi muzyki, ale zawsze lubił grać na gitarze. Kiedyś, teraz troszkę, wiadomo, już ma więcej rzeczy na głowie i ten, ale kiedyś, jak byliśmy młodsi, no to grał nam na gitarze na jakichś przekupniskach, gdzieś tam na jakichś imprezach. No i śmiesznie zawsze było i to mi zostało, mi się wydaje, nie? Ja co kupiłem gitarę, chciałem się nauczyć grać, ale leży 4 lata. Tak? No i nie mam czasu. Kurde, no fajne, szpanerskie jest takie umieć grać na instrumencie. Ja tak sobie mówię, nawet na poziomie producenckim. Akurat tu nie piję do Micha, bo Michu jest wykształconym muzykiem, natomiast chodzi mi o tak jak wielu producentów umie tak trochę podgrać, żeby wystarczyło, żeby to nagrać, a potem wyrównać. Tak, ale tak, kurde, tak. To już jest to fajna umiejętność. To już magia, no. Ale chciałbym wam, drodzy państwo, powiedzieć, jeżeli ktoś nie sprawdził płyty, naprawdę naprawdę warto, bo płyta mimo wszystko jest dalej dosyć nowoczesna, bym powiedział. Tam perkusje, sposób, w jaki pojawiają się basy, zabawy z wokalem, to wszystko są takie dosyć aktualne zabiegi muzyczne. Tak. No właśnie Łukasz dołożył, powiem szczerze, tą cegiełkę, której pewnie robiąc samemu, bądź na samych akustykach, tego bym nigdy nie odkrył tak naprawdę i że mogę ja to też zrobić. Że może ktoś mi w tym pomóc tak, żeby to miało ręce i nogi i takie naprawdę, jak ja chciałbym to wypuścić, żeby to tak wyszło, nie? Łukasz taką furteczkę troszkę mi otworzył, nie powiem. Pracując z Łukaszem, też miałeś dużo podpowiedzi od niego a propos, jak ułożyć wokal, albo jak się z tym zabawić, czy gdzieś poradzić sobie z refrenem, czy to jest głównie to twoja znaczy inwencja? Nie, to jest typowo moja inwencja. Ogólnie już miałem gotowe teksty, tak naprawdę wszystkie. Pisałem je w trakcie, żeby już być gotowe do nagrywek. No i to tak typowo moje, no.
Jak wyglądają u Ciebie sprawy wydawnicze? Bo ja miałem przyjemność sobie wpaść, jak ten album powstawał i gdzieś byście dyskutowali, czy kurde, Ty to sam wydajesz. Ty siebie wydajesz z tego sobie chyba od zawsze sam. Tak. Dalej to jest dla Ciebie najlepsza droga, czy gdzieś czasami rozważałeś, to znaczy, że... powiem Ci szczerze, że wiesz co, ogólnie to jest dobra droga, jeżeli, kurczę, czy dobra, to ma swoje plusy i minusy, bo przez to, że na przykład, to minus z tego taki, że przez to, że całe życie się sami promowaliśmy, wszystko sami na barkach dźwigaliśmy, nie było zbytnio chętnych ludzi do pomocy, bo wiadomo, wyjdziesz poza kogoś, powyżej kogoś gdzieś tam albo coś, nie daj Boże, to mu nie dam kontaktu, bo to mu nie dam tego, nie podpowiem mu, jak to robić, to nie zrobię tego. No i ludzie są tacy często, że braliśmy sobie, wiadomo, wszystko na barki sami, wszystko sami, ogarnęliśmy promocję jakąś, tak naprawdę muzyką się broniliśmy, robiliśmy sami klipy często i wszystko. No i minus jest tego taki, że nie mieliśmy menadżera nigdy w życiu, na przykład takiego z prawdziwego zdarzenia, gdzie to jest w tych czasach podstawa, mniej więcej mi się wydaje często. Kurde, de facto to w każdych czasach, gdyby Molesta miała menadżera, to nie podpisałaby płyty takiej, jak podpisała. Chociaż ja mam na to teorię, że mogliby jeszcze się posodzić trochę, no ale to już jakby są ich sprawy. Zresztą nie wiem, jak tam jest też z latami, bo pewne rzeczy się przedawniają. Mm-hmm. No ale, no tak, no kurde, chociażby. No i powiem Ci, że to jest takie coś, bo właśnie wtedy, kiedy Ty nie zrobisz czego, bo sam tego nie wymyślisz, a nie podpowie Ci menadżer, no to trochę ten czas ucieka, nie? I trochę się, że tak powiem, widzisz to, że to się rozwija naokoło, a Ty nagle jesteś w jakimś miejscu takim, które no kurczę, ciężko to samemu często odkryć, jak robisz bardzo duże rzeczy, masz jakieś jeszcze życie na głowie, rodzinkę i wszystko, to tak naprawdę ciężko, a ten menadżer jednak tą trzyma tą rękę, załatwia jakieś, wiesz, umowy, układy, promocje, z czego można żyć tak naprawdę, a tu wszystko sam robisz od początku do końca, przez 15 lat, wiesz, choć tam 20 już teraz prawie, nie? A chciałbyś mieć taką może sytuację, żeby zająć się tylko muzyką, a wszystko to zrzucić z głowy? No bo tutaj, wiesz, no nawet temat klipów, cholera jasna, no, to jest kawał roboty, jest, nie? Tak, tak. A dobra wytwórnia powinna wyprodukować klip i to nie tylko dać na niego pieniądze, tylko usiąść w parę osób i powiedzieć, słuchaj, naszym zdaniem ten numer jest super i mamy do niego taki pomysł, że to jest takie miejsce, tu jest takie coś, tak, widzimy cię tak, w takiej stylówie, w takim czymś, zróbmy to. Tak, no myślę, że to by było spoko, to ty, wiesz, no właśnie to ten menadżer, nie, no to myślę, że fajnie, gdybym wiedział, że wszystko pójdzie tak, jak trzeba, to bym oddał się w ręce właśnie jakiejś wytwórni takiej, która by mi zapewniła to, że, no, że mogę sobie godnie żyć, prawda? Że tam na rodzinkę mi starczy, na wszystko. No to bym z miłą chęcią, wiadomo, spróbował takiego czegoś, nie? No menadżer to jest jeszcze trochę inna osoba, bo gdzieś to głównie są sprawy związane też z mediowaniem między właśnie wytwórnią a artystą i ogarnianiem kontraktów, ale dla mnie dobra wytwórnia właśnie powinna dowozić również część artystycznej roboty, czyli tego, żeby zająć się klipami, czy rozmawiać o kawałkach, ale o nich rozmawiać tak naprawdę, tak, żeby była grupa ludzi, którzy mogą powiedzieć, kurde, wszystko jest super, jednego tego tekstu nie czaję, weź mi go wytłumacz. No, marketingowcy widzisz, tacy, nie? Kurde, marketingowcy tak, ale to trochę też źle brzmi, bo w tym słowie jest gdzieś zawarty taki poczucie, że tu chodzi tylko o pieniądze, zarobek, nic więcej, a jednak przecież dla artysty bardzo ważna jest sztuka i chodzi o to, żeby po prostu tą sztukę dowieść na jak najlepszym poziomie. No tak, nie? tak, no. Żeby to, tak, żeby uwypuklić tak, jak ty to sobie wyobrażasz przy pisaniu tego tekstu, no. Tak, to prawda, no. Uważam, że no takie podejście jest naprawdę fajne. No ale dobra, czyli teraz de facto i tak wydajesz się sam i tyle po prostu. Właśnie, no i ta płyta, o której myśmy jeszcze rozmawiali, czy jak to się nazywa? Ponad czas. Ponad czas, dobra.
Dlaczego w końcu się zdecydowałeś przy niej, że jednak robisz to sam? Myślę, że miałbyś pole do popisu, gdybyś przyszedł do wytwórni. Myślę, że wiele to znaczy, że powiem ci tak. My ją nagraliśmy i daliśmy ją do pewnej wytwórni, dosyć mocnej. No ale kurczaczki, nie wiem o co tu chodzi, ale wiesz, zaproponowali takie coś, gdzie jak kurwaczyku, tyle to ja wydaję zaliczki, że ja tyle wydaję na produkcję tej płyty, to jest bez sensu totalnie, nie? Naprawdę? No naprawdę, no takie pieniądze zaproponowałem, że naprawdę się nie chciało aż o tym myśleć i mówię, kurde, człowieku, jak ja mam oddawać komuś to i jeszcze czekać w ogóle na to, żeby móc opłacić rachunki bądź coś, kurczę, bo muszę oddać tak naprawdę za to, co stworzyłem tą płytę, to jest bez sensu, nie? Jeszcze na taką dużą wytwórnię, która to była, no to trochę mi to, wiesz, zniesmaczyli się, że tak powiem, nie? Choć teraz nie powiem, że ten kawałek, który ci opowiadałem, który ma trafić, raczej może trafić do radia, w te lato, no właśnie, takie korzenie, że tak powiem, to są tej wytwórni, nie? Tej, która tamtą płytę, wiesz, mi też... A to jest ten, zupełnie teraz, to jest zupełnie nowy numer, czy to jest numer? Zupełnie nowy numer. A, czyli jeszcze coś, czego nikt nie słyszał. Tak. Okej. Zupełnie nowy numer. No, kurde, w radiu są dobre pieniądze. No właśnie są podobno. No są, ja słyszałem, że jak się z czymś dobrym trafi, to i można mieszkanie za to kupić, także... Tak, słyszałem też, no. Nawet dwa czasami. No pewnie tak, zależy gdzie i jakie, no tak, kurde, dokładnie. Teraz w Warszawie mieszkanie to w ogóle osiągają jakieś w ogóle niebotyczne kwoty. To prawda. Nie? Trochę się tutaj nasłuchałem miesiąc, ten rok, mieszkając już ponad w Warszawie, o tych cenach, o wszystkim. Ostatnio, jak kolegi spytałem, kupił mieszkanie w Szczecinie, też się zdziwiłem trochę, tak się, nie wiem, przyzwyczaiłem tutaj do tych realiów. No ceny, tutaj, no, ceny rosną, naprawdę, no. Ale mówiąc, że ze Szczecinem się zdziwiłem, to w ogóle zdziwiłem się pozytywnie, że on za to mieszkanie dał takie jeszcze w miarę rozsądne pieniądze, no nie? Gdyby to samo miał tutaj kupić w Warszawie, to ja nie wiem, jakiś majątek by zapłacił za to, no, nie? To prawda, no. Rosną. Nawet tutaj, gdzie ja mieszkam tam pod Warszawą, to tak samo w ciągu 3 lat to urosły 2 razy tyle albo 3 razy tyle wszystkie działki, wszystko, nie? Niesamowite. No a właśnie jak jesteśmy przy tym mieszkaniu, ty się urodziłeś na Pradze, mieszkałeś na różnych dzielnicach. Jak ci się teraz mieszka pod Warszawą? No powiem szczerze, że przekozacko, nie? No w ogóle... Myślisz, że się zestarzałeś? To znaczy może nie to, że się zestarzałem, ale kurczaczki, dużo, dużo, dużo swobody mi to daje myślenia. Mogę sobie troszkę czasu dla siebie wziąć, odłożyć dla rodzinki, bo mieszkając w Warszawie, kurczę, no non stop były jakieś telefony, domofony, kurwa, normalnie nie, bez sekundy, bez chwili, czy to dzień, czy to noc, to zawsze ktoś miał jakąś sprawę do wyjaśnienia, do, wiesz, do obgadania, do czegoś, kurwa, i wyjdź przed bloki, wyjdź ten. Dużo spraw wyjaśniałeś? To znaczy, no właśnie nie dużo. Ogólnie... No ogólnie, wiesz, przez tyle lat tam, wiadomo, czasami były jakieś sytuacje, co komuś się nie spodobało, bądź z naszej strony też się nie spodobało, ale no wiadomo, no jak, no wiesz jak to jest, no kurczaczki. No trzeba wychodzić na dwór, no. Znaczy, wiesz, ja się pytam o to mieszkanie pod miastem, bo generalnie wydaje mi się, że gdzieś to się wyrabia z wiekiem, że człowiek docenia taki spokój. To nawet nie znaczy, że ktoś jest po prostu stary, ale jednak jak się jest młodym, to dobra, tutaj tego, do tu blisko do klubu, tu blisko do sklepu, tak, tutaj, tak, dobra, tak, psz, tak, pam, tak, bam, tak. Tego, wychodzimy, jesteśmy, tu się zabawić, najebać. Potem jak człowiek jest starszy, to nagle mówi, kurna, no... Kurde, co, będę chciał pójść do tego klubu, nie chodzę do niego codziennie, to sobie po prostu przyjadę, a tak, chodzi. To jestem u siebie, kurde, nie ma takiego pośpiechu, wariactwa. Tak, to prawda, nie? Ja powiem ci, że jak teraz mieszkam w domu jednorodzinnym, no to jeszcze drugi punkt tego wszystkiego, tej różnicy, to jest ten, wiesz, mieszkanie w blokach, nie? To jest dom, a blok, no jest kurczaczki, totalna różnica, no to jest w ogóle druga część życia, której nie musisz, że tak powiem, sciszać, nie? Wow, bo kurczaczki.
bo kurczaczki, wiesz, w bloku, to jak ja poszedłem ostatnio do kolegi już, czy tam raz na jakiś czas idę gdzieś tam do koleżki, do znajomych idziemy, to kurwa, czy ja siedzę przy ścianie, a słyszę kogoś za ścianę, nie? To jest z drugiego mieszkania, no to kurwa, no wiesz. Tak, ale to już jest dziadowski ten, dziadowski po prostu, dziadowskie wyciszenie. To wiesz prawda, co, no? Zjedziemy tu na chwilę, bo ja tylko muszę przymocować mikrofon. Trudno. Poradzą sobie. A jakbyś sobie tutaj przyczepił taki mikroport jeden? A, nie wiem, możliwe, że jeszcze, ale ile tych? Tu jeden ściąga, tu i drugi, no tu wiem, każdy, wiem, no wiem, bez przesady, no. Ile tego sprzętu. Słuchaj, jest dobrze, tak jak jest. Jest dobrze. Z jaką dzielnicą się najbardziej czujesz związany w Warszawie? Z jaką dzielnicą? No chyba Bielany i Praga, no. Tak? No, chyba Bielany i Praga. Tak naprawdę tutaj najwięcej czasu spędziłem. No i najbardziej mam w serduszku je, nie? Jak Praga się na przestrzeni lat zmieniła? A pod jakim względem? Każdym, architektonicznym, ludzi, też no nawet bezpieczeństwa wszystkiego. Mhm. Ogólnie jeżeli chodzi o ludzi i bezpieczeństwo, no to zmieniła się troszkę, ale można trafić można tak trafić, że człowiek powie, że jest jeszcze gorzej, nie? Ale... A gdzie uważasz, że na Pradze jest teraz gorzej? No na pewno na przepięknej ulicy Brzeskiej jest w ogóle cały czas młyn, tam non stop przyjeżdżają, wiesz, policja i tam cały czas kurczaczki ludzi zaczepiają, wiadomo. Ale też z drugiej strony chyba jest chodzić tamtędy bezpieczniej niż 15 lat temu, czy nie? No musiałbyś się przejść w nocy. Wiesz co? Ale ogólnie no... W nocy to przejeżdżałem, łaziłem tam wiele razy. Można tak powiedzieć, wiadomo, no troszkę się wszystko pozmieniało, jest wszędzie minimalnie bezpieczniej, mi się wydaje. Ja mam poczucie, że w całej Polsce tak, tak jest. Tak, jest. Ja też to czuję, że jest minimalnie bezpieczniej. No ludzie się zmieniają i to całe otoczenie, no tam też wiadomo, teraz mnóstwo nowoczesnych budynków powstaje na Pradze, między kamienicami dołączają, czy całą Szwedzką zbudowali w tych całych apartamentach taką rozwaloną całkowicie ulicę. No i to też dużo daje, dużo nowych ludzi się sprowadza. Ale taki folklor, który tam był na Pradze, mi się wydaje, że cały czas zachowany jest, nie? Tylko tego po prostu już tak nie widać na co dzień, nie? Teraz takiego młodego rapera poznałem z Pragi, ZS-a. Czy są jacyś ciekawi reprezentanci Pragi? Z nowych graczy? Tak, na których powinniśmy. Ogólnie są małolaciki. Na razie nie będę teraz wymieniał, bo nie pamiętam dokładnie ksyw, kurczaczki, bo mi się teraz to już wszystko miesza, ale są małolaciki, które są na przykład po tam ośrodkach porozrzucane na przykład i są mega kotami, jeżeli chodzi o rap, nie? Mieliśmy takiego małolacika, kręciliśmy chyba ze 2 lata temu klip. Czekaj, jak on miał ksywę? No i mówię, dawaj, zarapuj sobie tutaj coś, może ci coś z tego złożymy. Troszkę to poszło nie w tą stronę, bo on tam musiał pójść do tego ośrodka. Ogólnie takie jakieś tam dziwne sytuacje, no i ale ogólnie jest petarda, bardzo dobrze rapuje, w ogóle charyzma. No kurczę, jak patrzę na niego, to on w ogóle nie chce się przed tą popisać, tylko sam pokazuje, co on potrafi, wiesz, o co chodzi. Jest taką minę, no kurczę, to wszystko czuć, że ma to w sobie tak mocno, no, nie? Urodzony raper, tak, no jest coś takiego. Jest kilku takich chłopaków, Kacperek też, młody, mój syn, przy ostatnim im małolacika też pokazał. Ten małolacik mi pokazywał swoje kawałki i powiem ci, że no coraz młodsi się tam zabierają za to i naprawdę to mega dobrze wychodzi, nie? No wiesz, też Praga, cholera jasna, jest takim miejscem, które no, na swój sposób dobrze będzie wyglądać w kamerze.
No bo wiadomo, że to, co czasami nie wygląda do końca dobrze, no, właśnie dobrze wygląda. Tak. Miałem takie poczucie, że w polskim rapie gdzieś za mało tej Pragi widziałem. Nie masz takiego... Tak, bo ogólnie bardzo mało tam było. Ja na przykład jak się przeprowadziłem któregoś razu tam na Pragę, na Kameralną, na osiedle, no to sobie stwierdziłem, że jak mi to tam wypaliła ta płyta z bonusikiem i dobrze to się układa i idzie wszystko, no to chciałbym pokazać, znaleźć kogoś właśnie, bo też nie słyszałem, żeby tam ktoś się rapował zbytnio i od nas ludzie też nie słyszeli. No i zacząłem tam wypytywać, kto tu jest, kto tutaj próbuje sobie rapować, kto coś robi, bo chciałbym pokazać kogoś, jak mi się to spodoba. No i tak wtedy właśnie pokazałem. No zaprosiłem na kawałek od serca Pergię. Aha. No i od tamtej pory, że tak powiem, to się pokazało. Cwieta tak samo teraz rodzinę już założył, ale naprawdę, kurczę, wybrałem tak, że to naprawdę widać było, że to się pokazało i ci ludzie to zauważyli, nie? Że tam ktoś jest taki, że jest Pergię, że oni sobie rapują. No i a teraz wydaje mi się, że czas na następnych, nie? Bo dużo małolacików poszło w tą stronę i naprawdę warto by było ich popokazywać też. Wymyśliłem zajebisty klip na Pragę. Słuchaj tego. Najpierw leci dron, zapierdala, jest taki koło szpitala budynek, na którym jest napis, tu zaczyna się Praga. No. Przelatuje, kurwa, wlatuje prawie w ten napis, zapierdala dalej ten dron, przelatuje koło lotto, kurwa, tej kuli na Targowej. Przelatuje i wlatuje, kurwa, w Brzeską. A na Brzeskiej teraz słuchaj, co się, kurwa, dzieje. Jest cała masa ludzi, ale to chuj. Są poustawiane takie, zamknąć tą Brzeską w ogóle i poustawiać takie cały plac zabaw dla dzieci, te dmuchane pałace, nie wiem, co tam można, kurna, przywieźć i zawieźć. No. I jest cała masa dzieciaków, które się bawią i cała masa ludzi i rapują, kurna, tam, a ludzie jeszcze patrzą z okien. No, kozak. I potem, i cała akcja się dzieje tam, a potem jeszcze wylatuje ten dron i wlatuje i tam jest taka transformatorownia, taki, no, taka budka przy towarowej, ale czekaj, towarowa, dobrze? Targowa. Targowa, przepraszam. No. Przy Targowej taki, kurde, no nie wiem, tam chyba rozdzielenia prądu jest takie coś. Takie malutkie. I tam widziałem, że czasami się coś dzieje przy niej i sobie myślałem, że przy niej powinny stać, nie wiem, dwie BM-kiny i grill. I powinni ludzie stać przy tym grillu, robić grilla i jeszcze tam rapować. Fajny ci dobry klimat wymyśliłem. Dobry. Stary, taki klip chciałbym zobaczyć, kurde. To musimy to zrobić. No, słuchaj, kurde, to by było super. Boję się, że jeszcze trochę i wiesz co, Eins Ach Sieben zrobią tam kawałek. Bez kitu. To byłby trochę wstyd do jasnej cholery, co? Bez kitu, nie? Oni by wjechali i se nagrali na brzeski numer, kurde. Ale powiem ci, że z Warszawy bardzo dużo raperów i piosenkarzy i jacyś tamten widzę, no stop, do mnie dzwonią chłopaki, mówią, że kurwa, ten przyjechał, kręcą, Łukasz co, Łukasz jak? Ja mówię, no bo zażartuj se tam coś. No. Mówię, ej chłopaki, ja dzwoniliście do Łukasza. No i chłopaki tam se ten, podżartowują, nie? Ale ogólnie nie, no przyjeżdżają ludzie na Pragę, podoba im się Praga, kręcą tam klipy z innych dzielnic, z innych w ogóle z drugiej strony. No to coś tam przyciąga właśnie, żeby tam zrobić, nie? Ale takiego boomu jeszcze nie było wielkiego, nie? Tak jak mówisz właśnie, żeby zrobić kozacki, kurwa, no to wielki. Powinno być takie, nie to, że ktoś tam se poszedł przy jednej klatce coś, no. Tylko fucking shit, uderzenie, tak, po prostu, tak, pokaż, tak, władzy, tak, kurna, tak, i wszystkiego, no. No. I siły. Bez kitu, no to był fajny klipik, no. No może można coś takiego dziabnąć właśnie, no. Słuchaj, mam na to jakiś pomysł, jak później ci poza kamerą przedstawię. Dobra. Jeszcze. Ale no kurde, jak to zobaczyłem, to mówię. I w ogóle jeszcze ten napis, tu zaczyna się Praga. Kurwa, no, to jest pierdolony statement, no, kurde. No jest, no, bez kitu. Mocne słowa. No, bez kitu, ty. Tu zaczyna się Praga, kropka, kurwa. Kropka, kurwa. No. Jak ja to zobaczyłem, kumpla mam tam jednego i często po niego jeżdżę. Ja mówię, ty, widziałeś, co tu jest? Mocne słowa. Dobrze, dobrze czytaj.
Nie, no tak. Praszka kochana, nie, no piękna jest i naprawdę fajnie. Ogólnie mieszkać też fajnie na Pradze ogólnie, no bo to jest klimat taki, powiem ci, że nie wiem, na niektórych dzielnicach może już tego brakuje, takiego klimatu, że można sobie pospędzać czas na dworzu, postać z chłopakami, z kimś tam, rodzinki sobie stoją, siedzą, jakieś leżaki czasami, kurde, coś. No przecież tam klimat tych siedzonek przed bramami, no to no. Stary, do tego by się nie powstydziła Ameryka. Tak, tak, tak. Chcecie no. Ameryczkę? To macie Ameryczkę na Brzeskim. Brzeskim, no. to prawda, no. Ale wiesz co, mi w Pradze jedna rzecz trochę nie pasuje, że kurde, daleko jest do jakiegoś takiego dużego parku. Jest ten jeden taki park przy, kurde, takim... I masz na Pradze największy park w Warszawie. Który? Ten, który przy Saskiej Kępie tak, jest? Tak, tak, tak. To jest największy? No, no chyba tak. Tak? No. Naprawdę? No. Okej, okay, ale to mi się już tak nie kojarzy z Pragą, jeśli wiesz, w moim pojęciu, nie bo rozumiem. Dla mnie tak, ja już bliżej to dla mnie leży Saskiej, no nie? Tak, no trochę tak, to jest Praga południa. Trochę więcej no. Zieleni, cholera jasna, mogłoby być, no ale... No i Park Praski, no wiadomo, ale to malutki parczek. No. No, przy zoo tam, nie? A jak się dalej na Targówek pojedzie, to tam też jeszcze trochę trzeba pojechać, żeby do jakiegoś takiego porządnego skupiska drzew dojechać. No, na Zielonce, nie? Ząbki, Zielonka bardziej, no to tak, już tam tak, no. W tamtą stronę, nie? No bo na Białołęce też już wycinali to wszystko, wiesz, osiedli miliony, kurna, tam tych domków. Jezu, ile tam zniknęło lasu, to lasów i wszystkiego, to jest masakra, nie? Ja pamiętam z 10 lat temu, z 15, no to pamiętam, jak tam jeździłem w ogóle z tatą gdziekolwiek, gdzieś tam to się jeździło przez jakieś pola, lasy, już się wjeżdżało za Wisłę, a tu nagle, wiesz, tam domków to jest, kurwa, od skurczybyka, nie? A ty pamiętasz jeszcze, jak to było przed remontem tej pijalni wódek? Nie, nie, ja tam nie byłem nawet, wiesz? Chociaż w tej no. Takiej okrągłej. Nie, mówię. A tam, okej, okay, tak. Cały ten wiem. Taki kompleks, tak, gdzie jest tak, hotel to Moxie. Tak, tak. To było takie trochę zrujnowane, no. Tak? No. Bo ja już, jak ja to pamiętam, to jak tam byłem, to już było to wyremontowane. Pamiętam, wszystko, bo tam nie? Naprzeciwko dosłownie tego miałem koleżkę, którego też tam ich eksmitowali czy coś. No i zrobili tam, wiesz, odnowili całe mieszkania i do sprzedaży nowe, nie? I tam dla kogoś tam coś tam, nie? Masz jakąś mocną praską historię? Praską historię? No, taką, nie wiem, no ciekawą do opowiedzenia, taką, którą można opowiedzieć. To znaczy, wiesz co, nie wiem, z takich mocnych to nie chcę wracać do tego, mhm. Ale miałem na przykład sytuację mieszkając na Pradze, że był mnie kiedyś taki jeden z beatmakerów z Polski, który teraz ma nawet hita, który kurwa lata wszędzie. Mhm. No i chory łeb wziął mi kurczaczki, był kolegą, wziął mi któregoś dnia, najwidoczniej zajebał coś z kompa. Wziął, pisał do mnie w nocy, ty kurwo jebana, ty frajerze, ty taki, nie taki, kurwa, wychodź, mówi tak, wyślij, ale on nie wie, on założył nowe konto, chłop taki na koncie, kurwa, wiesz, no. Na te zdjęcia wszystkie, ja patrzę, mówię, co to za ham do mnie pisze, jeszcze mi tak jedzie, ja no. Mówię, ty weź nie ubliżaj, mówię, weź nie rób tego, tamtego, mówię, bo ja nie jestem, wiesz, ja nic nie zrobiłem, żeby mógł ktoś mi tak powiedzieć, kurwa, więc, wiesz, żeby szanował słowa i tam wszystko, no i grzecznie starałem się to załagodzić. Dowiedzieć się, o co tu chodzi. On mi mówi, żebym wysłał mu kawałek. Ja mówię, jaki kawałek, kurwa? On, ja tych kawałków jeszcze nie wydałem, nie? I ja mówię, jaki kawałek, mówi. On mówi, taki i taki. I mi normalnie słowa, mówi. Ja, stary, ja to był parę miesięcy wcześniej. I ja mówię, ty, ktoś mi się na kompa wjebał, mówię, kurwa. No. Mówię do swojej kobiety, mówię, ty, zobacz, co się dzieje, 12 w nocy. Mówię, ktoś do mnie pisze, jeden dzień, drugi. I on mnie szantażuje, że jak nie wyślę mu tego, to on wypuści mi jeden kawałek do internetu z mojej płyty. Ja mówię, jak możesz mi wybrać? Mówię, ty, weź nie fejków. Nie rzucaj mi tu fejków, mówię, kurwa. Mówię, no bo jak to jest możliwe? Ty, no a on mi kurwa pach, kurwa, człowieku, mi przedsmak rzuca. Ja mówię, co jest, kurwa, nie? No i chłop, człowieku, 3 dni mnie maltretował, wiesz, w końcu, kurwa, pisał do mnie o 2 w nocy, czy 3, i ja już byłem taki zły, kurwa, człowieku, i on do mnie mówi, ty, mówi, bo zaraz przyjdę do ciebie, mówi, i mi opisuje mój blok, mówi, moje osiedle, mówi, kurwa, też, że on, że mówi, masz wyjść na ten, bo ci łeb rozjebie do mnie, nie?
Ja mówię, kurwa, człowieku. I tak byłem zły, zdenerwowany, znerwicowany, że mówię, kurwa, człowieku, już mam dość tego, ty, wychodzę, mówię, nie? No. Druga w nocy wyleciałem, wziąłem tam coś, wyleciałem pod ten trzepak, stoję pod tym trzepakiem, kurwa, 15 minut, 20, mówię, nikogo nie ma, mówię, a to świnia, mówię, ty, no, i wracam do domu, mówię, na ten komputer, mówię, ty, kurwa, mówię, śmieciu, mówię, kurwa, teraz to już wiem, że jesteś fejkiem, mówię, kurwa, no. Za to, że cię nie było tu, mówię, możesz opisywać, co chcesz, kurwa, mówię, człowieku, ale teraz dałeś mi wskazówki, kurwa, że ty albo tu byłeś, kurwa, człowieku, albo mówię, kurwa, czeku, jesteś stąd, mówię, i kurwa, prędzej czy później, mówię, zobaczysz, że mówię, dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego i stary, usiadłem na tym, usiadłem, no, wsiadłem do biurka, stary, do trzeciej w nocy, szukałem chyba ze dwie godziny, szukałem, kurwa, wziąłem, mówię, Madzia, sprawdzaj na tym, mówię, kojarzą mi się te słowa z tej wiadomości, mówię, kurwa, dwa słowa jakieś tam, nie, no. Mówię, kojarzą mi się te słowa, człowieku, że mówię, ktoś tak mówi, taki używa tych słów, mówię, nie, aha. I to nie wiem, czy teraz, czy dawno, mówię, ale ja to pamiętam, mówię, nie, no i szukamy, przeglądamy wszystkich, nie, mówię, kurwa, człowieku, zawisniaku cię znajdę, ty, mija trzy godziny, tam ileś, ja mówię, Madzia, mam, mówię, ona mówi, co ty gadasz, ja mówię, no mam, kurwa, człowieku, nie wierzę, że to może być on, mówię, w ogóle, no. Koleżka, nie? Ona mówi, no jak? Mówi, myślisz, że na pewno? Mówię, że po prostu może przypadek. Mówię, ja mówię, nie, mówię, nikt z ludźmi mi takich słów nie mówił, tylko on powtórzył te słowa, nie? I człowieku pisze do niego, mówię, ty, słuchaj, kondonie, mówię, taki, no już bez ubliżeń, ale mówię, taki, nie taki. Mówię, masz 10 minut, żeby to wyrzucić, wszystko, konto, które założyłeś, podstawione, konta, które mi ubliżają, następne, te, które wziąłeś, to, no. Z którego wrzucasz to wszystko, mówię, YouTube'a tego, którego wrzuciłeś, mówię, masz, mówię, kurwa, 10 minut, żeby to usunąć, inaczej, mówię, ja wjeżdżam też w twoje życie, mówię, tak jak ty wjechałeś w moje, mówię, wystawiam twoje zdjęcie, mówię, na Dudku, mówię, piszę, co zrobiłeś, jaki jesteś gościem, kurwa, dorzucę coś od siebie, mówię, kurwa, mówię, żeby ten, i mówię, niech sobie sprawdzą ciebie i mówię, kurwa, cię ukarają tak, jak będziesz chciał. Mówię, będziesz znany, chciałeś być znany, to będziesz znany w całej Polsce. I mówię, i mi nawet nie pisz, mówię, że nie wiesz, o co chodzi, nie? No. Słuchaj, gościa, kurwa, ty, no cisza, widzę, że jest dostępny, cisza. Po 5 minutach mi pisze, słuchaj, Łukasz, ale co ty do mnie piszesz? Ja mówię, ty, no napisałem ci, żebyś nie pytał mnie o takie rzeczy. Mówię, masz 5 minut, mówię, kurwa, człowieku. Mówię, lepiej bez kitu zacznij kasować, mówię, kurwa, bo ja już się, mówię, nie cofnę. A on mówi, i on znowu cisza, nie? I 7 minut minęło i on mi pisze, Łukasz, ale powiedz mi, o co ci chodzi? Mówię, człowieku, ja nie wiem, co ty do mnie pisz. I ja tak siedzę przy tym kołem, mówię, kurwa, ty chyba do złego gościa napisałem. Mówię, ty, albo mnie wkręca, tak, mówię. Albo mówię, kurwa, zapędziłem się. Mówię, nie, cisnę z nim, kurwa, tam. I on mówi, i wiesz, te 3 minuty zostało. No to ja mówię, trudno, już mówię, teraz to już zaryzykuję. Mówię, kurwa, masz 3 minuty, inaczej jadę z tobą, kurwa, człowieku. Już mówię, kurwa, będziesz znany, będą cię jechać i opluwać, mówię, wszędzie u nas na tym, nie? Ty, mija, człowieku, minuta zostaje. Nie odpisuję, patrzę, kurwa, wszystko wykasowane, nie? Ja mówię, o ty śmieciu, mówię sobie, myślę, nie? Już ani razu go w życiu nie widziałem, miał przyjechać, wiesz, pogadać normalnie. Prosiłem go, żeby przyjechał, nic się nie będzie działo, ani nic, porozmawiać. No to już się nie pokazał nigdy, jeszcze robił dla kogoś tam bity. To mówiłem, że coś tu jest z nim nie tak, mówię, kurwa, że to, ale nikt nie chcieli wierzyć. Ale też się przejechali później tak samo, podobnie, raczej troszkę inaczej, ale też się przejechali. No i chłop, kurwa, no ma coś z głową, nie po kolei po prostu, kurwa, wiesz, psychofan, który tak naprawdę kryje te wszystkie takie brudy, kurwa, se w głowie i później to wszystko tak wybucha, że potrafi zepsuć drugiemu życie albo psychikę, albo coś, no bo wiadomo, że od takich wyzwisk jak jakieś kurwy, frajery, w ogóle, wiesz, powysysane z palcy człowieku i tylko po to, żeby się pobawić w grę internetową, kurwa, jak można niszczyć ludzi, wiesz, o co chodzi, no to teraz jest w tych czasach wielu, ale wtedy to ja się nawet nie spodziewałem czegoś takiego, nie, nigdy w życiu, mówię, kurwa, z nikim problemu nie mam, zawsze staram się być elegancki i normalnym gościem, a tu nagle taka mi się sytuacja zdarza, nie, no i chłop się nigdy mi nie pokazał, dopiero ostatnio go zobaczyłem, jak hit wyszedł jakiś taki, kurwa, który wszyscy katowali gdzieś na jakichś TikTokach, gdzieś tam, ja mówię, oż ty, kurwa, mówię, człowieku, mówię, se poleciał, mówię, ty dalej, nie? No. Kurde, ale to ci historia.
No taka kurwa, wiesz, dziwna, słaba i ogólnie... Ale ty myślisz, że ma jakieś, nie wiem, schizofrenię? No myślę, że coś ma ukrytego, wiesz o co chodzi, bo mniej więcej, no coś, myślę, że coś ma ukrytego, wiem jak to działa mniej więcej i też widziałem też powariowanych ludzi, niektórych to robili, a później, wiesz, przepraszają, bo jest, wiadomo, dochodzi do siebie, myśli dochodzą do siebie i nagle jest, kurczę, ja pierdzielę, w ogóle nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, no ale u niego czegoś takiego nie było, po prostu bawi, leci dalej, żyje swoim życiem. No zdarza się, że kogoś odcina tak od dragów na przykład, no, albo tak. Od alkoholu zresztą, który jest narkotykiem no. De facto, ale to już chyba jest wtedy mocniejszy problem, bo jednak no jak człowiek pije, to zrobi czasami coś durnego, ale... No tak, ale to jest zawsze troszkę inaczej, no. Nie robi się takich, może takich z premedytacją zaplanowanych tak, rzeczy. No, zrobisz, no wiesz, tu zareagujesz za mocno, Jezu, nie wiem, walniesz kogoś, co nie trzeba było go walnąć, tak, czy tak. Coś, ale kurde, to jest zupełnie co innego siedzieć i kurde, knuć historię przez parę dni. No właśnie, właśnie o to chodzi, nie? Ja to jak zobaczyłem te zdjęcie tego chłopa, mówię, kurwa, pożyłowany skurwiel, wielki. No. Kurwa, mówię, skąd go ze Szwecji, krzywa morda, człowieku wzięli, no. Kurwa, mówię, wielka świnia, mówię, ja pierdolę, człowieku, co on ode mnie chce w ogóle, nie? No, no i tak to wyszło, kurczaczki, nie? No i to taka historyjka, co mi się tam przytrafiła akurat, nie? Mam takie pytanie do ciebie, które czasami ludzie gdzieś go używają, ale wydaje mi się, że no jest właściwe, może takie trochę, nie wiem, z TVN-u czy skądś, ale jak myślisz, jakbyś się takiego spotkał Dudka sprzed 15-20 lat, to jak ten człowiek się zmienił na dzień dzisiejszy? Czy myślisz, że byłbyś czymś nawet zdziwiony w tej osobie, jakbyś teraz tak mógł się przenieść i poobserwować tego człowieka, samego siebie? No myślę, że tak, że trochę jak się starszym, to się zauważa pewne rzeczy, co się robiło źle, a co się robiło dobrze. I myślę, że no na pewno bym się mógł z nim zakolegować, nie? Okej. Okay. Bo to już dobrze bardzo. Lubiłem się takiego, jakim byłem, ale też bywały sytuacje, gdzie kurczaczki bym nie zrobił drugi raz takich samych rzeczy, bym troszeczkę inaczej to podchodził do sytuacji, impulsywny też byłem, można powiedzieć, troszeczkę, jak to młodzi ludzie w Polsce wychowani, zazwyczaj większość tacy są, nawet jak są normalni goście, wiesz, że wydaje się, mówisz lamus, no to niestety, ale te chłopaki, których się mówi lamusy, często mają poukrywane tyle w sobie emocji i wszystkiego, że w pewnym momencie to wychodzi na taki pułap, że się odwracają role, nie wiesz o co chodzi, aha. Że chłopak, ludzie, którzy coś tam robili i jakiś tam tworzyli kurczaczki, obraz swój w internecie, bądź ich takich odbierali, po paru latach oni są normalni, a tamci, którzy kurczę byli, że tak powiem, może gnębieni, może jakieś problemy mieli, nagle dochodzą do sytuacji, gdzie oni kurwa chcą pokazać tym innym wszystkim, kurwa, jak jest naprawdę, nie? W Szczecinie był taki znany przypadek, który mi opowiedziała dziewczyna poszkodowanego, że chłopak, kurde, nie pamiętam, on był ze Skandynawii chyba, był Duńczykiem i był z dziewczyną ze Szczecina i szedł do niej w nocy i ktoś na niego napadł, dał mu w łeb i on padł. I przyjechała policja z karetką. Mhm. I jak go wybudzali, to on się rzucił na tych policjantów, bo on myślał, że to są ci, co go napadali. I oni go tak skatowali, no że w którymś momencie się skapnęli, że im się wszystko popieprzyło i że w ogóle, kurna, to nie tak miało być. I słuchaj, co się stało. Chyba facet z karetki go udusił. No. Po prostu go udusił. A wszystko to wiadomo, dlatego że ta dziewczyna rozlepiła wiadomości po wszystkich blokach wokół i w końcu jej się przypucowały 4 osoby, że widziały to z okien. Aha. Że po prostu to widzieli. Widzieli, jak faceta duszą. Czyli dzięki niej to wyszło tak naprawdę. Tak. No i ona miała zastraszanie, przenoszenie sprawy do innego miasta. No, bardzo mocny klimat. Ona mi to opowiadała, to ja sobie tak pomyślałem, kurna, może ona pierdoli czy coś. I sobie pogooglowałem to wszystko. I normalnie zobaczyłem gazetę, chyba to była, nie wiem, czy Wyborcza, czy Kurier Szczeciński.
i było zdjęcie, normalnie ona siedziała tam na rozprawie i ją widziałem, mówię, no nie, no kurde, z pierwszej ręki to nie jest żadna historia, no, którą... są takie właśnie, ten, no. Gruba faza, no. Natomiast no, ja mam poczucie, że jednak to się trochę wszystko pozmieniało. Kiedyś na dworcu w Warszawie, jak nas policjanci wzięli na ten komisariat na dworcu, to mówią do nas tak, wyjmijcie wszystko z kieszeni i z plecaka. Za jedną rzecz, którą znajdziemy, dostajecie raz pałą. A ile ma pudełko zapałek? Ja mówię, nie wiem, on tam, kurwa, nie wiem, 37 zapałek, czy ile, no. Mówi. To, żebym pudełka zapałek nie znalazł. No. No, zabrzmiało to negatywnie. No. Jeszcze opowieść też o Warszawie. Przyjechaliśmy na pierwszy ten koncert Das FX w Polsce. Jezus Maria, to było takie wydarzenie, że w ogóle amerykański zespół przyjechał do Polski. Wtedy to było coś wyjątkowego. Dzisiaj to normalna rzecz i bardzo dobrze. I ja wyszedłem gdzieś, nie pamiętam, pewnie kupić alkohol w sklepie, zakładam, na chwilę. I nagle spotkałem jakichś ludzi ze Szczecina i oni wszędzie zaczęli graffiti napieprzać, a ja mówię, słuchajcie, uważajcie, kurde, bo tutaj to tak potrafią policja mieć na to baczenie. Słuchaj, tylko wypowiedziałem te słowa, ja nie wiem, jak to się stało, po prostu zajechało jeden taki w ogóle star jakiś wielki i tych, kurde, gliniarzy, ja nie wiem, wypadło 15 czy cholera wie ile i tak zaczęli wszystkich przeszukiwać, no. I tak wszystkich trzepać i to po prostu, nie wiem, takie jakieś prorocze słowa pierdolnąłem, no nie? I, no. I od razu się to zdarzyło. No. Nic się tam potwornego nie zdarzyło, byli niemili jak cholera, ale też nie mogę powiedzieć, że nie wiadomo, co zrobili, a ja miałem takie jakieś szczęście, żeby oni wszystkich przeszukiwali. Jakoś tak cwanie poprzechodziłem, że za każdym razem stawałem w jednym miejscu, w drugim miejscu i w końcu mnie nie przeszukali, co bardzo mi poprawiło humor. No. Także taka zabawna rzecz. Słuchaj, zmieniając temat. Ty piszesz kawałki dla rodziny, rodzina pisze dla ciebie. Jak wy reagujecie na te swoje piosenki? Ale no, słyszałem piosenkę twojego syna. Tak, no. No co? Dobra, no, zacznijmy od tego. No powiem ci szczerze, że on mnie w ogóle tym zaskoczył, bo my razem pracujemy nad tekstami zazwyczaj, nad nagrywkami tak samo. A tutaj Kacperek wziął sobie sam w ogóle, napisał tekst, sam bit znalazł, kupił ten bit od tego chłopaka w ogóle, wynajął studio w ogóle sobie w Warszawie, pojechał w ogóle do tego studia, nagrał i ten kawałek miesiąc leżał teraz i ja nawet o tym nie wiedziałem, wiesz, o co chodzi. I mi go puścili w końcu po tym dniu taty. No to go na dzień taty. Szykował go na dzień taty, tak, okay. No, ale nie zdążył. I puściliśmy chyba dzień czy dwa później. No i powiem ci, że no kurwa, przyjemnie się robi, wiesz. To jest miłe tak naprawdę, nie? Że w ogóle, bo Kacperek jest taki, on jest, ma ten swój wiek, 13 lat ma, to taki, że tak powiem, rozbójniczy, małolacki. No te dzieciaki nie wiedzą często, co jest jeszcze dobre, co jest złe. Myślą, że wiedzą, ale niestety nie ale do końca nie tak jest, no. No, a tutaj jednak wpadł na plan, gdzie kurczę, nikt mu tego nie podpowiedział, a wiesz, no, zrobił całokształtny, autorski sobie mini kawałek, że tak powiem. No, tak w którym jeszcze w ogóle się dużo różnych rzeczy dzieje i tu tuny wchodzą, tak, no, i tak dalej. Po swojemu. No. I kurczę, podoba mi się to, nie? Podoba mi się, że ma jakieś plany, żeby się tam, wiesz, rozwinąć po swojemu też, nie tylko ze mną, nie? No i co tam, padają słowa najlepsi rodzice na świecie i w ogóle, no. Chyba fajnie. No bardzo fajnie, no. A mama jak to odebrała? No mama też odbiera to bardzo dobrze, no cieszy się mega, nie? Cieszy się mega z tego, że Kacperek nie tylko potrafi rozrabiać, okay. Ale też potrafi powiedzieć coś miłego. Ogólnie to jest bardzo miły chłopak, nie? Naprawdę wychowany, potrafi, wiesz, proszę, dziękuję, wszystko ma w sobie, nie trzeba mu tego mówić tak naprawdę, żeby taki był, nie? A aczkolwiek diabełek jest nie od parady, nie? No chyba w odpowiednim wieku to no, nawet dobrze, jak ktoś jest diabełek. Tak. Ja to zawsze do siebie miałem pretensje, że byłem właśnie za mały diabełek. Tak? Tak, ja byłem spokojny, kurde.
ciężko dogadać. Później mi odjebało. Oni też mają numer z synem Bonusa. Tak, no mają. Kurde, jakby tak trochę gdzieś masz poczucie, że historia zatacza koło? Tak, mam trochę takie poczucie, że historia zatacza koło i to naprawdę zaczyna być widoczne, nie? I nawet, wiesz, fajnie, że mogą z tym wcześniej ruszyć, jeżeli chcą. Bo my tak naprawdę, ja gdy zaczynałem rapować, miałem chyba 18-19 lat. Dopiero jak zacząłem coś tam robić z rapem i się w tym kurwa zakochałem i powiedziałem, wiesz, i tak naprawdę dziwiłem się, czemu ja w życiu w ogóle nie miałem dojścia do czegoś takiego, bo pewnie bym dużo wcześniej zaczął, ale no już przy tym zostałem od tamtej pory, no i wydaje mi się, że oni jak teraz mogą sobie wcześniej nie z musu, a po prostu z czystej woli i chęci to zrobić, no to to jest jak najbardziej fajne, że mogą to robić i się rozwijać, nie? Ty, ale zobacz, kurde, w Stanach jest trochę dzieciaków raperów, ale takiego, kto zrobił super taką karierę, chyba nie ma. No, chyba nie. Zastanówmy się, jest ktoś, kurde... Te Criss Crossy były kiedyś, nie? No tak, ale ja mówię teraz o dzieciach raperów. Bo a, o dzieciach raperów, tak, nie ma, no. No, jest Baby Pan, to jest syn Big Pana, jest dobrym freestyle'owcem w ogóle, no ale żeby to była duża kariera, ciężko o tym powiedzieć, no tak no, nazwać. To prawda. Trochę Jada Smith od Will Smitha, ale żeby to była duża kariera, też bym nie powiedział jakoś, no. No tak, nie jest głośno o nich w ogóle u nas, nie? No, zastanawiam się, czy będzie taka sytuacja w końcu w Polsce kiedyś, że jakieś dziecko rapera będzie naprawdę zabłysnie, dużym nie? artystą. No. Wiesz, zabłysnąć to dwie różne rzeczy, bo ja bym powiedział, że Baby Pan naprawdę fajnie rapuje i jeszcze pewnie bym znalazł parę dzieciaków, którzy fajnie rapują, ale zostać dużą gwiazdą to też inna sprawa. No tak, no, nie? tak, no. A jak ty siebie odbierasz jako gwiazdę? Z jednej strony masz tak dużo płyt, dużo znawców, fanów, a z drugiej strony wiele osób o tobie nie wie. No tak jest, no. Kurczę, no ja właśnie tego nie zauważam, tak, wiesz o co chodzi, jakieś gwiazdy we mnie, wiesz o co chodzi. Kurwa, no ja się tak dziwnie czasami normalnie czuję, że jak ludzie do mnie podbijają o zdjęcia, to wiesz, już teraz to wiadomo, trochę się przyzwyczaiłem, ale to kurwa cały czas dla mnie jest czasami dziwne, nie? Nie wiem kurwa, od czego to zależy, ale no nie wiem, nie mam pojęcia, nie? No ale właśnie tak się zastanawiałem, w ogóle kurde, trochę jak nawet sobie myślałem, jak nazwać taką pozycję, którą ty zajmujesz. Nie nazwałbym undergroundowym w takim sensie, jeżeli, znaczy, bo są dwa pojęcia undergroundowości. Jedno to jest jakby ta surowość muzyki, wtedy mógłbym powiedzieć, że Eminem potrafi być undergroundowy czasami no dalej, tak, mimo no, że zna go cały świat, ale też jest to takie najprostsza nazwa, że po prostu to ci, co nie wyszli z podziemia i tak dalej. No kurde, no to nie można tego powiedzieć o tobie. A z drugiej strony, no właśnie, kurde, są ludzie, którzy no nawet nie wiedzą. No tak jest. No nie wiem, kurczaczki, może to jest kwestia tego, że bardzo dużo też ludzi wychodzi, wiesz. Mnóstwo raperów teraz jest w Polsce, nie? Miliony, raczej. No tak, ale ty jesteś na scenie od bardzo dawna. No tak, no. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, nie? A ile ty sprzedałeś na przykład najwięcej jakiejś płyty? To znaczy, powiem ci tak, ogólnie nie patrzyłem, ale wiem, że mam, jeszcze nigdy nie ogłaszałem tego, bo nigdy za tym nie latałem, ale mam kilka złotych płyt też. Mam kilka, ale nigdy w życiu tego nie ogłosiłem i nigdy tego nie robiłem, nie? No ale ja tak zakładałem w ogóle, ja mam kilka, byłem przekonany, że masz złote płyty. Ktoś mi tam nawet mówi, że mam jakąś platynową, że może tak być, że która jest, tylko nie pamiętam, która to była, ale że kilka jest złotych, jakaś tam nawet właśnie ta platyna może być. Ale w życiu jeszcze do tego nie podszedłem i planowałem do tego podejść teraz, bo mam w tym roku mam 20-lecie w następnym. Okej. Okay. 20-lecie mojej całkowitej kariery i planowałem do tego zajrzeć właśnie, nie? Żeby móc to ogłosić, coś powiedzieć na ten temat, nie? A próbowałeś sobie, nie wiem, nawet
podliczyć kiedyś w ogóle, ile tego wszystkiego mogło trafić do ludzi? Nie, nigdy. W sumie nigdy. Pierwszy raz mi tak zadajesz, mówię, i nie myślałem nawet o takim czymś. Nie? Bo ja też sobie pomyślałem, że w twoim przypadku, prowadząc sprzedaż samemu, de facto może być trudniej to wszystko zliczyć, niż gdybyś na przykład był normalnie w wytwórniach. Tak, tak. No i by ci powiedzieć, dobra, tego opierdoliliśmy 15 tysięcy, to było tyle streamów, to było tyle, dobra, pan Darek pojutrze ci powie, ile tego wszystkiego jest i to tak, wszystko. Tak, no i trudniej jest troszeczkę, dokładnie. No, robiąc to samemu nie jest takie proste. No. No bo, no tak, no nie jest takie proste. Tutaj każda robota, robiąc samemu wszystkie grafiki, wszystko coś. Wiadomo, teraz już z roku na rok to, wiesz, korzystam też z ludzi jakiejś pomocy, nie? Z grafików, z jakichś z klipów, to prawda, kręcą klipy, grafiki robią, ale w większości robiliśmy też sami w domu zawsze z Madzią. A ponad czasem to zdjęcie? A te zdjęcia? No. To zdjęcia właśnie też się trafiło. Emil, pozdrawiam go oczywiście, bo tam go poznałem. No, sieknął taką sesję, że masakra. I kurczaczki. No i od tego się zaczęło też, że zdjęcia, że każdy taki mały szczegół, czy to zdjęcia, czy to cokolwiek, co się robi do tej muzyki, że to pomaga, nie? Że to też daje obraz tego, jak to wygląda w rzeczywistości, nie? Że można sobie uodzwierciedlić tą muzykę tym i te akurat ta sesja, którą zrobiłem tam wtedy, właśnie te zdjęcia na tej płycie, kurczę, dało mi takie poczucie, że można zawsze coś więcej zrobić do wszystkiego, co robisz, nie? No, to na pewno. A myślisz, że dalej analogowa sprzedaż płyt będzie miała sens, czy jak się w ogóle... No chyba z roku na rok już coraz gorzej jest, nie? Cholera wie, podobno był jakiś rok, czy nawet nie wiem, czy nie jakoś niedawno, że winyli się więcej sprzedało niż CD-ków na świecie. Tak? Tak. Nie wiem, czy to cały czas ten trend obowiązuje, ale wiem, że było takie coś, nie wiem, za 3 lata temu, czy jakoś tak, bo był taki jeden rok, że podano, że więcej winyli się sprzedało niż CD, no nie? No to dziwne, nie? I tak i nie, bo ja sobie tak myślę, że kurde, ja i tak CD-ka nie słucham, bo nie mam już odtwarzacza. Jeszcze w poprzednim samochodzie miałem i w ogóle uważam, że super by było, jakby był na jednego CD-ka odtwarzacz w dobrym samochodzie. No pewnie, że tak. Kurde, uważam, no. Że to jest zjebane, że tego zjebane nie ma. Zjebane na maksa jest, nie? Ale nie ma. Natomiast winyl, jak już mam sobie coś kupić albo dostać, bo ja często dostaję płyty, no to kurde, winyl jest po prostu duży, fajnie jest go postawić, jest z niego też plakat się robi. Ja czasami no sobie tak, stawiam tak. Winyle nie tak jeden koło siebie, tylko sobie na przykład jeden stawiam tak na wprost i po prostu no dla tak, okładki. No, i to tak, jest jakiś tam tak, obrazek jakiś tam też udekorowanie pokoju, domu czy czegokolwiek, no nie? Więc kurde, ja gdzieś widzę w tym przyszłość. No jest, no. Myślałeś, żeby w boksy powchodzić, porobić jakieś takie super edycje, gdzie są... Ogólnie są już moje boksy chyba. Są, tak? Są, no, są okay. Chyba są moje boksy. Ostatnio mi właśnie ktoś zdjęcie wysyłał, że na prezent dla trenera boksu też. Dostał boksa. Tak, dostał boksa. Kupił mu taki zestawik i tam właśnie płytki są trzy chyba bodajże, czy ileś. Okej, okay, a takie robiłeś takie okazjonalne wydania, że w środku są jakieś gadżety i różne jakieś dodatki? To przy preorderze. Tak? No, przy preorderach zazwyczaj coś tam robimy, takiego, jakieś tam coś tam naklejki, jakieś tam jakieś rzeczy. Ogólnie już nie pamiętam, co to było, ale coś tam robiliśmy. Ogólnie zawsze jakieś dodatki, coś tam się dorzuca do wersji preorderowych innych. Będąc u chłopaków w K2, oni bardzo dużo teraz sobie siedzą w AI-u i sprawdzają wszystkie nowinki. Jak ty się zapatrujesz na przyszłość muzyki? Na przyszłość muzyki? No jeszcze kilka lat, mi się wydaje, moje zaopatrzenie jest takie, że wydaje mi się, że jeszcze kilka lat będzie możliwość tego robienia tak naprawdę od serca.
ale niektórzy już popadają tak naprawdę, jak już teraz wchodzi ta sztuczna inteligencja i wiesz, właśnie ja też wtedy siedziałem z nimi, z chłopakami i rozmawialiśmy o tej sztucznej inteligencji. Sprawdzę. Chyba wtedy wpadłeś nawet właśnie tego dnia, co możliwe, no, co no, siedzieliśmy. No. Tak. No i tam sprawdzaliśmy te wariackie teksty. A słyszałeś bonusa RPK w wersji operowej? Tak, słyszałem inną wersję jakąś, czekaj, co to było? Na jakiejś takiej innej muzyce, ale nie operową. Kurwa, no. Operowa jest mistrzowska. Sokoty. Jest zajebista. Musicie to sprawdzić. Jest naprawdę świetna. Ale wiesz co, jak ja tego sobie słuchałem, to ja sobie pomyślałem w ogóle coś takiego, że kurde, ja bym z chęcią sobie zrobił taką muzę, że napisałbym tekst. Chciałbym mieć fajny operowy refren i mam teraz możliwość zajebistą, że nie muszę dzwonić tak. do mojej koleżanki Sandry, którą serdecznie pozdrawiam, która zrobiła nam w jednym kawałku zajebisty operowy refren, ale mógłbym sobie siedząc na przykład samemu wziąć i powiedzieć, nie? Tak, dzisiaj wieczorem to zrobię tekst, od razu, bach, no. Kurde, wybrać, nie wiem, głos pana Wołodyjowskiego na przykład i by mi pan Wołodyjowski zaśpiewał, kurde, wszystko to, elegancko. Kurde. Jeżeli chodzi o rozwój, to też pomaga w rozwoju w tym momencie, no, bo właśnie tak jak mówisz, no, kurwa, siedzisz sobie w studiu, chcesz sobie nagrać coś, kurwa, co byś musiał planować, zapraszać, dzwonić, czy jest możliwość, no tak. Wszystko, albo zapytaj się tego, czy dałby kontakt i coś tam. No a tu jednak siedzisz w studiu i w te 2 godziny możesz to zrobić sam w ogóle, nie? A z drugiej strony ja nie mam pojęcia, że to jest brak inwencji twórczej i tak dalej, no bo przecież i tak, nie wiem, no nie śpiewam operowo. Jakbym chciał mieć taki głos, to mógłbym go mieć, bo są ludzie, którzy to robią, tylko jestem w stanie to de facto szybciej zrobić. No pewnie, no. I daje mi to dodatkowe możliwości. Nie mam pojęcia, żeby nawet nie wiadomo, co to ujmowało. Nie, spoko. Mi też powiem ci, że no wiadomo, jak to zaleje już tak totalnie, no to zniszczy rynek, nie ukrywajmy. Ale teraz to, jak ktoś właśnie ma myśli tak, jak my myślimy, to może pomóc nawet właśnie w czymś nowym, w stworzeniu czegoś, czego się nie stworzyło wcześniej dużo, w ogóle, nie? Śledziłeś teraz te dissy między Drake'em a Kendrickiem? Nie. Nie? Słuchaj, polecam bardzo mocno Kendricka koncert ostatni, na którym diss na Drake'a zagrał 6 razy. No, ładnie, co? No powiem ci, że zrobiło to na mnie naprawdę wrażenie i znowu... Pod rząd? Tak. 1/3 koncertu to jest diss na Drake'a. Ale kurde, on to tak super rozegrał. Mogłoby to zabrzmieć dla kogoś, że właściwie po co, ale po prostu on go zagrał, zrobił taką przerwę, cały ten tłum tam skandował. Chyba właśnie, ja nie mogłem tego dobrze usłyszeć, chyba oni skandowali. Jeszcze raz. Nie. I on tak... Zrobił taką długą przerwę, nie będę teraz tego grał, ale to nie. Trwało z minutę albo dłużej. Okej, one more time. I bach, no nie? I nagle wyskoczyły 2 takie laski, zajebiście fajne dziewczyny, które tańczyły do tego dissu w ogóle totalnie... trochę creepwalka, trochę w ogóle złapały się za ręce i w dwójkę tańcząc trzymały się za ręce, w ogóle wyglądało to tak mega słodko. Potem weszła cała ferajna jego kumpli od znanych ludzi, po jakichś mniej znanych zakładam. Wszyscy tańczyli, on rapował i goście do niego tańczyli, on rapował ten diss na Drake'a i oni do niego tańczyli, no kurwa, coś zajebistego. Pieprzony hip-hop, nie? Polecam. No, zresztą w ogóle chyba dzisiaj czy wczoraj wyszedł teledysk w końcu do tego dissu, kurwa, który też jest niesamowity, no ale to kurwa ten Kendrick Lamar ma zawsze grube klipy. No. Tam nie ma żartów. Jak ci się w filmie grało? Dobrze, ogólnie trochę krępowałem się, bo pierwszy raz w ogóle byłem w takiej sytuacji, ale ogólnie bardzo dobrze, fajnie mi się grało. A to jest na przykład przygoda, którą chciałbyś kontynuować? Myślę, że śmiało mógłbym kontynuować, tak, że mógłbym, to jest fajna rzecz, chcę zobaczyć na tym.
Tylko zależy jeszcze, jaką rolę bym mógłby zagrać, ale myślę, że tak, mógłbym kontynuować jeszcze sezon. No tak, zagrałeś trochę siebie. Siebie, tak, to właśnie. A chciałbyś na przykład coś zagrać takiego, zupełnie wyjść z pudełka i po prostu coś, zupełnie rolę coś innego? Jakąś, no. Chciałbym, no. Myślę, że bym chciał. Ja mam małe epizody filmowe i zawsze jak mi coś proponują, to mi łysego gangstera proponują. Mówię, z jednej strony jest to wyzwanie, bo zupełnie nie jestem taką osobą, więc spoko, mogę groźną minę zrobić jak chcecie, ale tak de facto chciałbym na przykład zagrać coś normalnego, nie wiem, ojca rodziny, czy coś takiego w ogóle po prostu zupełnie jakąś inną tak, postać. No tak, coś takiego zwykłego, no fajnego, tak. No właśnie. A z drugiej strony wydaje mi się, że czasami przy takich zwykłych rzeczach, że one potrafią być bardziej wymagające niż takie ekstremalne sytuacje, czy tam nakręcić się, wkurwić i tak dalej. No trochę tak, no. Dużo miałeś dni zdjęciowych? W tym? No. Kilka było, było kilka. Byliśmy gdzieś tam na wsi też, byliśmy tutaj na Ursynowie. No, z cztery na pewno były, nie? Nie dużo tego było, ale kilka było. A to bezpośrednio się do ciebie zgłoszono, czy ten jakiś casting? Nie, nie, zgłosili się, bo ogólnie to było tak, że mieliśmy robić dwa lata wcześniej film. Też miał być film, już nie będę mówił jaki tytuł, bo tam jakaś grubsza jazda była, bo miał być film, był już tylko sponsorzy, już wszystko było poogarniane, już tak naprawdę scenariusz, już to zaczynaliśmy, już piosenkę zrobiliśmy do tego kawałka w paru artystów, raperów z kobitką taką, no i jak to się nazywa, no i podjebali im ten patent, nie? I ten film wyszedł, w ogóle troszkę pozmieniany. Naprawdę? Tak, prawie ten sam tytuł. O, fuck. No, no i kurwa, tak to wyszło, no, nasza kochana Polska, nie? No, akurat, wiesz co, tutaj to ja bym nie zrzucał na Polskę, myślę, że w Hollywood, jakbyś przyszedł taka, stary z dobrym pomysłem, to by cię tak ojebali, tak, kurwa, hitu, żeby no tam im oko nie mrugnęło. Właśnie Polska, a filmówka po prostu, taki, wiesz, taki... Słuchaj, showbiz, a kurna piosenek to się nie kradnie, no właśnie, kurwa. No właśnie, no. W Polsce chyba jeszcze to nie jest takie popularne, ale powiem ci za granicą to słyszałem wiele razy o takich przypadkach. No, a ja też słyszałem, ktoś mi ostatnio opowiadał, koleżanka, może to kiedyś jeszcze wyjdzie. Była taka sytuacja, że zgłosiła się kiedyś, jak była młodsza, młoda, młodziutka, na konkurs do pewnej piosenkarki tutaj u nas w Polsce. Aha. I czeku wymyśliła sama artystyczną piosenkę, kurwa, jakąś tam piękną, kurna i wszystko. Sama słowa wymyśliła, wszystko zaśpiewała, wysłała na konkurs, nie odrzucili tą kawałek, a ze 3 lata później pojawił się kawałek, gdzie te różne słowa z tej piosenki były w jakimś piosence, nie? Chcesz powiedzieć, co to za artystka buchnęła? Nie chcę jeszcze powiedzieć, okay. Bo to może być, wiesz, z tego może być kurczaczki, coś tam do rozwinięcia. No, kurde, no tak. Są takie sytuacje. No, są takie sytuacje, kurde, i to jest słabe ogólnie, no bo widzisz... Ludzie wstydu nie mają. Nie mają wstydu. Nie mają wstydu, no. No kurde, tak zastanawiam się, w jakim też stanie duchowym trzeba być. Chyba, kurde, trzeba już być tak show biznesie, że już po prostu masz w głowie, że tylko zarabiasz pieniądze, tak, i masz wszystko w dupie. No zera tylko widzisz, dokładnie. No. Bo wiesz, ja na przykład, gdybym komuś takie coś zajebał, ja bym miał... Wyrzuty sumienia, kurwa. Wiesz co, wyrzuty sumienia to jest jedna rzecz, ale ja bym nie miał satysfakcji z tego pełnej. No, kurwa, bo by mi ktoś mówił, ale zajebisty numer zrobiłeś, hitu, czy a ja bym szedł, mówił, kurwa, to fajne. Nie ja zrobiłem, kurwa, no. Dzięki. Dzięki, że ktoś inny jest zajebisty. Ja chciałem być zajebisty. No. No ale tak jest. Wy tylko myślicie, że jestem zajebisty. Nie, nie jestem. No kurde. No ale co, no, showbiz, motherfucker, są pieniądze, to trzeba, to ludzie będą kraść. Słuchaj, spojrzę sobie jeszcze do telefonu, bo ja sobie parę rzeczy ponotowałem i boję się, żebym nie ominął jakiegoś takiego ważniejszego... właśnie, to było ten. Jaki to był klub u Adrianka? U Adrianka? Tak. To była taka, no, to była piwniczka, nie? Mhm. Piwniczka i tam mieliśmy ławeczkę, ogólnie jakiś głośniczek,
No i to był taki nasz klub, że tam chodziliśmy sobie ćwiczyć, nie? I ty wtedy tam usłyszałeś pierwszy raz Hemp Group? No ogólnie można tak powiedzieć właśnie, że sobie w radiu, wiesz, ten kawałek po prostu... No, do tego nawiązuje. No, że ten kawałek leciał Hemp Group, ja mówię, ja pierdo, człowieku, zwariuję zaraz, nie? A jaki to numer Hemp Group leciał? Kurna, szczerze ci powiem, że teraz to nawet nie chcę, tak wiesz, bo... Poczekaj chwilę. Nie wiem, kurwa, nie chcę strzelać, tak wiesz, zanim pamięci krótkotrwałej. Ale nie pamiętam dokładnie, czy to był kawałek Hemp Group, czy to ktoś zarapował i ja się spytałem, co to jest, czy coś, kurwa, no nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie, nie chcę ten, ale w każdym razie, że to było coś takiego, nie? Jeszcze też o Bonusa miałem spytać. Wyście dużo nagrywali, właściwie od początku chyba twojej kariery. Mhm. Potem zacząłeś nagrywać... Ogólnie, przepraszam ci przerwę, ja jak zaczynałem rapować, to jeszcze Bonusa nie znałem. Okej. Okay. Miałem takich chłopaczków, koleżków swoich, właśnie Adrianek, w tym wszystkim Puczyn i tam ktoś jeszcze. Mieliśmy taki skład, założyłem, Ekipa się nazywał. Uh-huh. I to była właśnie okay. Ekipa pierwsza. Kurna. A potem ktoś wiemy, kto podebrał. Nie wysyłałeś gdzieś przypadkiem na jakiś youtuberski konkurs teledysku? Nie! Spieprzyć ich, ale wiecie co? Ta nazwa, to jest moja nazwa. Procencik by się przydał. Nie, no od i lodów tak. Koral. Tak, bez kitu. No i co? No i z nimi nagrywaliśmy tam, to była takie, no, nagrałem tam z 15 kawałków, które w ogóle stary, jak nawet bym je znalazł, to bym nie chciał nikomu pokazać. Okej. Okay. Bo to było jeszcze, pamiętam, że jak ja się za to brałem, to nie wiedziałem, w ogóle nie znałem ani jednej osoby, która by to robiła. I wziąłem, było coś takiego, że w ogóle ja głos zmieniałem, wiesz. Okay. Kurwa, to śmieszne było, nie? Ale dużo ludzi tak robi. A wiesz co zauważyłem jeszcze, że często obniżają głos ludzie, którzy mają całkiem niski głos. Tak, próbują, no ja nie wiem, właśnie, ja też to zauważyłem. No. Znam paru takich raperów, nie będę wymieniał, ale mówię, ty stary, ty masz niski głos, kurda. No. Nie trzeba go zniżać, nie wiadomo jak. No i to kiedy wyście się poznali? No i co? I poznaliśmy się, że tak powiem, rok chyba później, bo była taka sytuacja, że koleżka jeden ze mną chciał zrobić płytę, który mieszkał obok Bonusa bloku. No i tak wyszło, że w końcu tego nie zrobiliśmy. Poznałem się w ogóle z Bonusem kilka dni później. Bonus mnie do domu zaprosił. No i co? I tam coś zrobiliśmy razem. Pomyśleliśmy, żeby stworzyć coś większego. Coś takiego, coś naszego nowego. No mm-hmm. I wtedy powstało Razem Ponad Kilo i Ciemna Strefa. No i tak to się zaczęło ogólnie wszystko. No i już zostaliśmy razem w składzie, zrobiliśmy ten materiał. No i tak to poszło, nie? Tak naprawdę 500 sztuk tylko materiału zrobiliśmy, a resztę to już chyba ludzie sobie sami dorabiali, kopiowali i wszystko, że to dzisiaj tak poszło, 500 nie? sztuk to wcale nie tak źle sprzedać. Dzisiaj tak, tak. No. Jeśli chodzi o fizykę. To prawda, no. To nie jeszcze jest... na ten czas, że płyty wychodzą z tego, no to jest normalny, to jest dobry poziom, nie? Słuchaj, jak jeszcze jakąś droższą płytę właśnie takiego winyla czy coś, 500 sztuk sprzedać, to jest całkiem spoko. No. Potem zacząłeś sam działać, ale teraz w końcu, jak Bonus wyszedł, zrobiliście razem numer. Tak, zrobiliśmy jeden numer. Jakie to były przy tym uczucia? Miałeś poczucie takie trochę, że nie wiem, gdzieś cofasz się do dawnych czasów? Ogólnie tak. No ja, wiesz, ja nigdy do Bonusa nie miałem jakichś tam, wiesz, jakiejś takiej złości, kurwa, że ten, on zawsze był dla mnie bliski, że tak powiem. Kurczaczki, no można powiedzieć jak brat, trochę jak brat, no bo kurczę, no takie uczucia do niego wiązałem i dalej trochę wiążę, wiesz o co chodzi, bo mimo, że się tyle lat nie widzieliśmy, że tam jakieś były mrzonki, wiesz, ludzie dokładali swoje 5 groszy. Czyli wyście jakiś taki tam mały niesmaczek mieli w którymś momencie, tak? To znaczy między nami to nie chodziło o niesmaczek nasz, tylko to chodziło też o kogoś dodatkowego, wiesz o co chodzi, o kogoś pobocznego, kto mhm. był. No i bardziej to tematyka przez kogoś poszła się, że tak powiem,
wiesz... Popsuło trochę. No a później wiadomo, ludzie dopisywali sobie jakieś rzeczy, to tamten to odjebał, ten to odjebał, kurwa, wiesz co chodzi, może nie wiem, nie było ludziom chętnych, żeby powiedzieć, że tak nie wiesz, że nic złego tak naprawdę się nie stało, jakiegoś kurewskiego, wiesz co chodzi. No, ale tak było, no ale teraz, jeżeli o to pytasz, no to tak, miałem taki sentyment, że naprawdę mi się przyjemnie zrobiło. Ogólnie rozmawialiśmy z Bonusem, ja też był po drugiej stronie przez telefon. Mhm. Zdarzyło się parę razy, więc no, to wracało już po trochu, no a teraz to tylko takie uwieńczenie było, jakiego to mordkę zobaczyliśmy, to od razu, że wiesz, śmiać się chcę, bo jakby ten czas dla mnie czasami, jak widzę, jak on się cieszy i śmieje i wiesz, jest naturalny, to mi się czasami zdaje, jakby kurwa, wiesz, jakby ten czas był cały czas, nie? No, słuchaj, obydwoje jesteście dalej młodymi ludźmi, ten... No, jest fajnie, ogólnie nie, no fajnie. Ty, słuchaj, na sekundę zmienię temat. Czaisz, kurwa, to miejsce tutaj? No. Ja muszę nagrać, kurde, ja się cały czas zastanawiam, kto tam ma chatę, kto tam mieszka, co tam się dzieje w ogóle. Proszę Państwa, powiedzcie, jak coś wiecie na ten temat, bo ja się totalnie jaram tym miejscem. Mówię o tym mieszkaniu na samej górze, czyli... Tarasik na górze jeszcze jest. No chyba. Jeszcze tarasik i w ogóle, kurde, co no to za szpanerskie mieszkanie musi być, co? Stosiwo. No. Kiedyś pytałem o tym na szorcie, na Instagramie i ktoś mi ten napisał, że było wystawione to 10 czy ileś lat temu za 4,5 bańki już wtedy. To ja nie wiem, ile teraz to kosztuje, 15 czy co do jasnej cholery. Grubo musi być. No, ale super lokalizacja i miejsce w ogóle. Jak się miewa marka P56? Bardzo dobrze. Z roku na rok coraz lepiej. Okej. Okay. Ty już sam to ogarniesz, czy masz już ludzi do tego? Ogólnie dogadałem się ze stepami, czyli można powiedzieć, że mamy ludzi, którzy trzymają to mocno, tak jak trzeba, nie opóźniają nic, nie zalegają z niczym. Po prostu robią to takie, żeby to miało ręce i nogi, nie? A projektuje kto? Projekty graficy robią zazwyczaj, no my je zatwierdzamy ogólnie. Dostarczają i je zatwierdzasz. Tak, zatwierdzamy je wszystko. Wiadomo, zdarzy się tak, że nie ma z nami kontaktu i tam zatwierdzi, bo ma do tego prawo nasz kierownik tam działu sprzedaży. Ale ogólnie my to wszystko zatwierdzamy. Czasami się nawet zdarzy tak, że ja wymyślę loga, wiesz, kiedyś robiłem koszulki, sam projektowałem loga na swoje koszulki, ale teraz też mi się zdarzy, na przykład zrobiliśmy, no to akurat nie, ale takie teraz zrobiłem nowe logo, które już będzie na zawsze wtłoczone w tą markę, Dudek ten, wiesz, taki Dudek, normalnie ptaszek. Aha. No i kurwa, tak jak to zobaczyłem, wiesz, wyobraziłem sobie któregoś dnia, to mówię, ja pierdzielę, czego ja tego od razu nie zrobiłem, mówię, tak mi się podoba, nie? No i teraz wychodzą kolekcje też właśnie z tym Dudusiem. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość i również Wasz, a może przede wszystkim Wasz, Dudek. Dziękuję bardzo, Mordko. ESO! Bang, 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 bang. Pozdrawiamy dobrych ludzi. Elo. Elo. Ty, no i nagrałem jeden numer po angielsku w ogóle. I ogólnie... Słyszeli to ludzie, czy nie? Słyszało kilka osób, nawet słyszał taki pełna fura chłopaków ze Stanów. Aha. Jak gadałem przez wideo z nimi, z takim kolegą. I jechali całym samochodem, składem, wiesz. Aha. Stamtąd i puściłem im to na Szokłans, nagrałem, to kurwa oni tak stali, kurwa, nie, latali, mówią, co ty, jak, w ogóle jak to jest możliwe, mówi, no i mówi, to jesteś ty, mówi, ja mówię, no kurwa, no ja, ty, i to najlepsze jest to, że nagrałem ten kawałek, siedziałem nastukany w nocy. Aha. I nagle mi, wiesz, jakiś tam rym do głowy przyszedł, mówię, kurwa, ty, mówię, jaki rym po angielsku w ogóle. Aha. Ty, mówię, kurwa, czy następny mi wchodzi, mówię, kurwa, co jest, mówię, dobra, zapisuję to i zapisuję tak, jak się pisze, wiesz, Y przez Y, czytam coś, no i tak napisałem dwie zwrotki w ciągu, kurwa, 15 minut.
Choć ja bym tego nie złożył w życiu, wiesz co, to po prostu ktoś mi podpowiedział z góry, nie? I wiesz, no i nagrałem i kurwa puszczam to chłopakom ostatnio i on mówi, człowiek, kurwa, ty mnie chyba nigdy już nie przestaniesz zaskakiwać. Mówi, kurwa, ale i wiesz, doszukiwali się, że to nie jest mój głos, nie? No. Choć tam prawie efektów nawet nie ma, ale tak brzmi, kurwa, że bez kitu po angielsku zupełnie jak ktoś inny, nie? Słuchaj, no to kurde, nie wiem, no trzeba więcej tego nagrywać. Ja na przykład sobie kiedyś dawno pisałem po takiej zwroteczce po angielsku czy po niemiecku, które bardziej służyły generalnie do tego, że jak gdzieś byłem w danym kraju, to komuś po prostu tak se zarapowałem, nie, żeby było w jego języku i żeby też było fajnie, no. Fajnie, no nie? No i tyle. No dobra, słuchaj, jesteśmy przy rapowaniu. Proszę Państwa, mały powrót, kurde, nie było rapowania, a przecież, kurde, musi być rapowanie. Dobra, szukamy odpowiedniego bitu. No. Dobra, mówisz, że bardziej, bo mam trochę klasyków, ale też mam trapy, różne rzeczy, drille też. No, jakiś drillika może, akurat pamiętam, jakiś może tekst to był z drillika, powiedziałbym coś. No. Tak, to jest na pewno nie drillowe. O, stary, mam dla ciebie jedną rzecz. Panie to. Gdzie jest? Dobra. O, lala. O! To! To jest drillowa rzecz. To jest drill? A jak? Słuchaj, na samplu od Michała Urbaniaka. Mam nadzieję, że przypomnę. O tym nawet przez chwilę pomyśl o tym, jaka jest prawda. Idąc tutaj dostajesz bilet, schody, noże do gardła ciągłasz. Szachy i kalka, wybacz, ja niestety nie tak mam coś, na pewno wbiję ci sztylet. Dealer głodny jak Pac-Man. Najlepszy towar, ja wchodzę do gry, nie bo ty, a bo ja tak chcę. Alfa Edison, daj ci światło, masz zobaczyć stąd drugi brzeg. Jestem najlepszy, no bo nie ścigam się z nikim sam w tej grze. Chcę liczyć pliki, zrobię co muszę, rodzina, rodzina, chleb. Alfa gastro, tylko pochacę, gadka lubisz, odpalaj racę. Koleżka zgoni, ale dwoje już patrzę, następnym razem to się okaże. Brudne pejzaże, straceni koledzy, ja wiem, że masz paru na liście. Człowiek żyjący, rządny jest wiedzy, mówią jako kryminaliście. Hasztu, psy tu, mam dość syfu, legal, partner, zaryzykuj. Brudne ulice, kocham rodzinę, nie widziałem światła, chodziłem po macku, bo tak najebane ma oczy tym brudem, co wciskało mi tyle lat, wielu z was tu. Zajebiście, proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Dudek. Essa! Essa, elo!